Cześć, witajcie, ja jestem Rotan i witam Was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Kilka miesięcy temu stworzyłem taki film, w którym podsumowywałem wszystkie rozpoczęte przeze mnie serie, które zamierzam kontynuować, które mi się podobają, a które nie i zamierzam je porzucić. Zapowiedziałem również, że przygotuję także film z zestawieniem serii, które zamierzam czytać, które zamierzam rozpocząć dopiero e, i to jest właśnie ten film. No i przygotowałem na dzisiaj zestawienie 30 serii, e, po które chciałbym w najbliższym czasie, na przestrzeni najbliższego roku powiedzmy, sięgnąć, przynajmniej rozpocząć je, e, albo też takie, które od dłuższego czasu gdzieś są w mojej głowie, e, no i zastanawiam się e, czy, czy po nie właśnie nie sięgnąć. E, I chciałbym, żeby to e, po pierwsze te, te filmy miały taką funkcję dla mnie e, pewnego rodzaju Punktu odniesienia, że będę je tworzył co roku powiedzmy tego samego dnia, i porównywał, ile z tych książek faktycznie rozpocząłem, analogicznie ten film o seriach rozpoczętych, ile z nich skończyłem, ile z nich ruszyłem w ogóle, a ile no, stoją w miejscu na przykład. No i druga funkcja tego filmu jest taka, że mam nadzieję, że również Wy dzięki, dzięki tym moim poszukiwaniom odnajdziecie tutaj jakieś ciekawe inspiracje i i mam nadzieję, że jakoś to będzie funkcjonować sobie. Okej, okay, myślę, że tyle słowem wstępu wystarczy. Przejdźmy teraz do samej listy, którą otwiera Eragon. I Eragon to jest ciekawa seria, bo ludzie mnie o nią męczą, w szczególności Dominika, którą bardzo serdecznie teraz pozdrawiam, ale to faktycznie jest taka seria, którą ja od dawna mam na swojej liście. Od dawna bardzo chcę ją przeczytać, bo ona jakimś cudem umknęła mi w moich latach szkolnych. Nie rozumiem dlaczego, bo w zasadzie faktycznie ona wtedy była. Wszędzie tak jak Harry Potter był wszędzie, tak był również Eragon. Ja z tego co pamiętam, widziałem tylko film. Myślę, że to jest idealny moment teraz, kiedy wychodzi e, murtak, mam, na, mam nadzieję, że nic tutaj nie, nie przekręcam, e, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby się tak wstrzelić e, i, i ten cykl faktycznie nadrobić. Drugą cegłą, którą w zasadzie muszę koniecznie przeczytać, jest Ziemio Morze Ursuli Legin, bo to jest analogiczna sytuacja. Ja niestety nie miałem tego szczęścia, żeby w wieku właśnie szkolnym, podstawówkowym czy gimnazjalnym czytać Czarnoksiężnika z archipelagu, bo od tego wszystko się w zasadzie z tego co kojarzę, zaczyna. Prawda? Tak, Czarnoksiężnik z archipelagu tą wielką cegłę otwiera. No i w związku z tym jakoś ten bakcel mnie nie złapał i pani Legin przeleżała na, na mojej półce. W zasadzie, no nie, kupiłem ją później, ale, ale pamiętam, że mój brat miał to jako lekturę właśnie Czarnoksiężnika. Ja niestety nie. Miałem za to Hobbita, więc no, no też nie najgorszy wybór, ale, ale no nie miałem okazji sięgnąć w związku z tym po nie morze i myślę, że to też jest seria, którą Chciałbym przynajmniej rozpocząć w tym roku, bo no nie sądzę, żeby całą cegłę mi się udało do, do końca roku przeczytać. Ale kto wie, może tak się wciągnę, że, że naraz wszystko tutaj, co się w, tym, w tej książce znajduje, pochłonę. A skoro już o wielkich seriach mowa, no to mamy również. Koło czasu Roberta Jordana, seria, która swoimi rozmiarami mnie przeraża, ale też wielce intryguje. Chociaż słyszałem bardzo różne opinie, to znaczy, podobno ona jest dosyć mocno rozwleczona, i mamy takie tomy, w których no, na, które naprawdę warto przeczytać, a mamy również tomy trochę słabsze. No, patrząc po tym, że, że Sanderson to przejął po, po śmierci Jordana, no to też jestem zaintrygowany, jak jak wyglądało przejście pomiędzy, właśnie, no, no warsztatem Jordana a, a Sandersona? Czy to jest zauważalne I, i jak on w ogóle zakończył tę serię? Więc jestem zaintrygowany. Tak jak mówię, no przerażają mnie trochę rozmiary tej serii, ale liczę, że chociaż ten pierwszy tom uda mi się w tym roku rozpocząć. Następnie mamy książkę, którą. Zakupiłem jakiś czas temu, czyli Kroniki Czarnej Kompanii, cykl Glena Cooka. W tej książce są trzy pierwsze tomy, czyli Czarna Kompania, Cień w Ukryciu i Biała Róża. Więc no to jest też książka dosyć potężna, ona ma około 900 stron. Natomiast ją mam już na swojej półce od zeszłego roku. Miałem taki okres, że właśnie latałem po księgarniach i szukałem tych mniej dostępnych pozycji, akurat tak. Sprawdzałem, co jest dostępne w e-booku, czego na, na stronach w internecie nie ma fizycznie, i jak gdzieś udało mi się właśnie w, w sklepach czy to w Empiku, czy w Świecie Książki czy jakichś innych lokalnych księgarniach wyczaić, to kupowałem e, więc Kroniki Czarnej Kompanii mimo, że one teraz są dostępne e, mam jakieś po takie poczucie że, że to była zdobycz i w związku z tym też fajnie by było jakby udało mi się ją w tym roku rozpocząć nie mogło tutaj oczywiście zabraknąć również Andrzeja Sapkowskiego e, co prawda Wiedźmina już czytałem natomiast Trylogii husyckiej nie w związku z tym no jest to rzecz e, pewnie konieczna do nadrobienia, także, także jest już na mojej półce, będę po nią za jakiś czas sięgał. Kolejną serią jest saga o Elryku Michaela Morcoka, e, czyli e, cykl rozpoczynany przez niedawno wznowionego przez e, bodajże zysk, jeśli mnie pamięć nie mieli, e, Elryka z Melnibone. I to też jest no, seria, którą mam w głowie od dawna. Ja ją chyba pierwszy raz zobaczyłem właśnie w tym kanonie książek Andrzeja Sapkowskiego. Tam jest chyba 80 pozycji, z czego no, jakby seria to jest traktowana jako jedna pozycja, więc tych książek jest tam naprawdę kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset i dużo, dużo tutaj będzie inspiracji, dużo książek właśnie stamtąd zaczerpnąłem, bo też chciałbym po prostu poznawać no, klasyki tej literatury fantasy, science fiction, do sci-fi zaraz zresztą też przejdziemy, bo tutaj mówię, wszyscy, wszystkie serie fantastyczne będą się pojawiać Horrorów w ogóle tu nie ma, bo ja po pierwsze nie jestem za bardzo horrorowy, a po drugie nie kojarzę żadnej takiej serii głośnej, którą warto by przeczytać. Może obcy, jeśli, jeśli jest więcej niż jeden tom, bo w sumie nie wiem. Możecie dać znać w komentarzach, ale tak. Generalnie, poza tym to chyba, chyba nie kojarzę. E, oprócz tego mamy również e, księgę Nowego Słońca e, Gina Wulfa. Ja, co prawda, mam tylko tom piąty Urf Nowego Słońca, dlatego że ja dorwałem tę książkę w koszykach, w kerfurze, bo była chyba przecena, ona była za jakieś 14 złotych i ja byłem przekonany, że to jest jednotomówka. Zresztą nic trochę nie, nie sugerowało, że to może być ostatni tom serii, natomiast no, okazało się, że to jest właśnie tom piąty i to chyba w Polsce tylko on jest traktowany jako tom piąty. Nie wiem, jak to wygląda w oryginale. Niemniej przede mną jeszcze cztery wcześniejsze tomy, natomiast no, spotkałem się z bardzo pozytywnymi opiniami, w związku z tym jest również na mojej liście, jak tylko uda mi się uzupełnić wcześniejsze tomy. No, a nie wiem, jak tutaj z dostępnością, bo pamiętam, że e, właśnie dużo wtedy wyrwałem książek takich, które były mm, ostatnimi tomami, dlatego, że te wcześniejsze po prostu były już niedostępne, więc podejrzewam, że to były jakieś końcówki nakładów. Natomiast, no, jeśli nie znajdę, no to oczywiście zawsze pozostają jakieś audiobooki, e-booki e, i biblioteki. Oprócz tego mamy również Imię wiatru, czyli pierwszy tom Kronik Krolobójcy, Patryka Rotfusa i to jest mój zakup targowy z targów w Poznaniu, więc myślę, że też zabiorę się za niego niedługo, tym bardziej, że wyszła ta jakaś taka nowelka czy opowiadanie z tego świata, które jak zobaczyłem, to, to cały się śpiąłem, bo myślałem, że to jest kolejny tom. A wiem, że, że ta seria jest pisana równie długo, prawie co, co Gra o Tron że, że tutaj Patrick też się nie śpieszy za bardzo z kontynuowaniem tego cyklu. Niemniej, no, chcę go rozpocząć. Trochę mam opory właśnie ze względu na to, że. że... No, nie jest zakończony, nie będę mógł przeczytać e, wszystkiego naraz, jeśli mi się bardzo spodoba. E, niemniej wiem, że, że seria jest dobra, więc z pewnością po nią sięgnę. No i teraz przechodzimy do kącika Robin Hop czyli autorki, z którą ja absolutnie nic wspólnego nie miałem i bardzo tego żałuję. Tu mam aż cztery serie e, i to jest e, Skrytobójca, Złotoskóry i Bastard i Błazen, czyli zdaje się jakby trzy serie, które są swoimi bezpośrednimi kontynuacjami no i mam tutaj również kupców i ich żywostatki które widziałem Tomek Księżkowy nie bardzo zachwalał więc też dopisałem je sobie do tej mojej osobistej listy i z tego co kojarzę, Mag ma Panią Hop wydawać w tym roku i w następnym wiadomo, że w przypadku Maga to się wszystko może przesunąć, niemniej jestem bardzo dobrej myśli i bardzo chcę te książki przeczytać, więc proszę, wydawnictwo MAK, wydajcie to jeszcze w tym roku. Dobra. Oprócz tego mój najnowszy zakup, czyli Czarny Język. Pierwszy Tom cyklu Czarny Język. I, I tutaj nie wiem za dużo o tej książce, natomiast konfrontowałem się trochę z Wami na Instagramie, na którego przy okazji bardzo serdecznie Was zapraszam. I tam dostałem kilka opinii o tym, że ta książka jest dosyć osobliwa, że albo humor jest w niej trochę dziwaczny, e, albo te wydarzenia ktoś postrzega właśnie jako dziwne, więc szczerze mówiąc, jako fan e, różnego rodzaju kuriozów, absurdu i tak jestem, jestem zaintrygowany takim właśnie określeniem, że książka jest dziwna, że historia jest dziwna, więc liczę, że e, sam będę miał okazję doświadczyć tej dziwności, no i czarny język e, również Trafia na moją listę książek do przeczytania. Następnie mamy trylogię Licaniusa, Jamesa i Slingtona, i tutaj też jest ciekawa sytuacja, bo tu również mam tom ostatni, czyli tom trzeci, ale nie dlatego, że sam go kupiłem. Te książki są zresztą strasznie drogie, więc to jest główny powód, dlaczego. Ich jeszcze nie przeczytałem, natomiast e, ten trzeci tom dostałem w prezencie od ZUS, zaksiążkowany, za który to bardzo jej dziękuję, bo to fajny prezent. To również jest seria, o której słyszałem bardzo mieszane opinie. Niektórym się podobało. Niektórzy mówią, że pierwszy tom jest świetny, ale drugi jest już słaby. E, inni twierdzą, że właśnie pierwszy jest taki sobie, e, ale drugi świetnie funkcjonuje jako kontynuacja jest naprawdę dobrym przykładem kontynuacji, więc jestem rozdarty. Trochę nie wiem, czy po nią sięgać, szczególnie, że no nie mam tych dwóch pierwszych tomów, e, aczkolwiek no, na liście ją sobie zostawiam. E, skonfrontujemy się w przyszłym roku, zobaczymy, czy udało mi się chociaż ten pierwszy tom przeczytać. Na liście mam też cykl tonące Cesarstwo Andrei Stewart. E, to jest seria stosunkowo nowa, to jest zresztą debiutantka, ona właśnie zadebiutowała pierwszym tomem tej serii, czyli Córką Kości. E, w Polsce została wydana już też Cesarzowa Kości, a więc to Tom, tom drugi i z tego co kojarzę za granicą jest już dostępny tom trzeci. Nie pamiętam niestety jak się nazywa. Niemniej zaintrygował mnie bardzo opis. Pamiętam zarówno tomu pierwszego, jak i tomu drugiego, więc również na, na listę trafiło. I teraz przechodzimy do sci-fi, bo mam tak kilka, kilka podrząd i zaczynamy od Hyperiona cyklu Hi Hyperion Dana Simonsa, jadą do mnie dwa pierwsze tomy, czyli Hyperion i Upadek Hyperiona, jeśli te dwa tomy mi się spodobają, no to sięgnę po dwa kolejne, czyli Edymion i Triumf Edymiona Edim e, wow, udało mi się to wszystko wypowiedzieć jakoś e, następnie e, Space Opera Hmm, czyli Głębia Skokowiec, polska space opera Marcina Podlewskiego. Podobno bardzo dobra seria, em, porównywana gdzieś do em, The Expanse Korea, że, że na podobnym poziomie. Niektórzy twierdzą, że Głębia jest wyżej, inni, że, że The Expanse. Ja e, zacząłem Przebudzenie Lewiatanów, no, w sensie Pierwszy tom mam już za sobą, e, natomiast głębia jeszcze przede mną, więc chętnie sobie porównam, e, jak to wypada e, po właśnie przeczytaniu tych pierwszych tomów. Jeśli chodzi o sci-fi, no to mam tutaj również wspomnienie o przeszłości Ziemi czyli tą trylogię zawierającą problem trzech ciał, e, mroczny las i e, koniec śmierci. Jeśli tytułów nie przekręcam, mam nadzieję, że nie. E, no i tutaj. Wszyscy zewsz zewsząd mnie też bombardują, że to jest świetna seria, że serial znacznie gorszy, zresztą nie zamierzałem po niego sięgać, w sensie oglądać przed e, przeczytaniem książek. E, natomiast e, też dostałem gdzieś tam polecajkę od mojego znajomego, bliskiego, więc e, no, to, coraz wyżej na tej mojej liście książek do przeczytania się ta seria znajduje i myślę, że e, pewnie się złamie. Zrobię trochę odpoczynek od tego sci-fi w kwietniu i może gdzieś tam w w czerwcu sobie ją właśnie rozpocznę. Oprócz tego mam również na liście trylogię Mostu u Williama Gibsona. W zeszłym roku miałem okazję czytać całą trylogię ciągu. Bardzo mi się spodobała. Ja wiem, że tu są mieszane odczucia, ale szczególnie tom pierwszy Neuromancer i tom drugi, czyli Graf Zero, to, to, to mnie zachwyciło. Monaliza Turbo tak chyba najmniej z całej trylogii, niemniej mniej no, jako zamknięcie serii była w miarę ok, no i w związku z tym zamierzam również sięgnąć po trylogię Mostu, czyli Drugą serię osadzoną właśnie w świecie cyberpunkowym, czy, czy w ogóle w stylistce cyberpunkowej. Następnie mamy spotkanie z Ramą, a w zasadzie cykl o Ramie: um, Artura C. Clarka. Ja jeszcze tomu pierwszego nie czytałem, chociaż mam w planach, zamierzam go jeszcze w kwietniu przeczytać, jeśli starczy mi na to czasu. Jeśli chodzi o Clarka, to miałem okazję jakiś tydzień temu skończyć. Um, koniec dzieciństwa, który mnie absolutnie zachwycił, dałem mu momentalnie pięć gwiazdek, więc liczę, że e, rama również mnie zachwyci. Tyle jeśli chodzi o sci-fi, wróćmy sobie teraz do fantazy i to do klasyków fantazy, bo mam tutaj m.in. Gaja Gabriela Keya i jego dwie serie, czyli Fionawarski Gobelin oraz Sarantyńską Mozaikę. Jestem nimi bardzo zaintrygowany. Dajcie proszę znać, jeśli ktoś z Was czytał, czy to jest w jakiś sposób ze sobą powiązane, czy to są dwa zupełnie osobne cykle. Wiem, że um, ta mozaika ma dwa tomy, natomiast Fiona Warski-Gobelin ma tomów trzy i chyba od niego chciałbym zacząć. Możecie sugerować właśnie też, czy która z tych serii jest lepsza, bardziej udana albo po którą warto sięgnąć w pierwszej kolejności. Niemniej no, Guy Gabriel k to też jest taki autor, którego chciałbym poznać i, i myślę, że bardzo sensownie będzie zacząć właśnie od tych serii. Oprócz tego cykl Belgariada em, Davida Dinksa. To jest książka, to jest seria, o której pierwszy raz usłyszałem, właśnie też od Tomka. Książkowe Bajdurzenie, więc bardzo serdecznie dziękuję za to, że, że uświadomił mnie o, o jej istnieniu. W związku z tym dopisałem sobie ją do mojej listy, a także Pamięć, Smutek i Cierń Tada Williamsa. To też jest seria, o której się właśnie od Tomka dowiedziałem, więc automatycznie wskoczyły na moją listę, bo Zauważyłem, że z Tomkiem często mamy dosyć podobny kurs, podobne oceny. Czasem, jeśli już się nie zgadzamy, to się tak bardzo mocno nie zgadzamy. Natomiast zazwyczaj nasze, nasze oceny są gdzieś tam dosyć zbliżone, więc jego poleceniem raczej. Ufam. Oprócz tego, kroniki Amberu Rogera e, żelaznego, ja nie miałem okazji nic z tego autora jeszcze czytać. Kiedyś e, pamiętam, wyszukiwałem jakieś takie post-apo e, z gościem na motorze na okładce, ale ja potępionych coś takiego, bo jak jeszcze pracowałem w księgarni e, z bajki, bo właśnie przyszedł chłopak szukając czegoś takiego, trochę w motywach falautowych, trochę post-apo, trochę metra, e, i wyszukałem mu właśnie to i był zachwycony, więc też sobie zapamiętałem, że, że... Rogera warto gdzieś sobie wpisać na swoją listę, jak się dowiedziałem, że ma ten cykl. To jest chyba 10 tomów, 10 powieści, z czego 5 pierwszych to jest to są kroniki korwina, ale pisanego przez C natomiast drugie pięć powieści to są kroniki Merlina, czyli jego syna i, i to jest połączenie właśnie motywów sci-fiowych z Fantazy. że tego fantazy jest chyba więcej to jest generalnie taki setting właśnie właśnie fantasy, ale z elementami sci-fi i ten Merlin jest chyba właśnie jednocześnie trochę Czarodziejem, ale też komputerowym geniuszem, więc, więc to może być coś ciekawego. Takie zestawienie zawsze, zawsze jest czymś ożywczym. Pamiętam, że pierwszy raz, jak zacząłem czytać pana Lodowego Ogrodu, to miałem takie: Wow, to tak się da, tak się da zestawić i to ma sens. Bardzo fajnie, bardzo fajne zestawienie, zresztą Pana Lodowego Gradu jako e, serię również bardzo serdecznie Wam polecam. Oprócz tego pozycja 24, a w zasadzie dwie pozycje tutaj, to jest e, albo cykl o Konanie Barbarzyńcy, albo cykl o e, bo ja nie jestem wielkim fanem Heroic Fantasy, raczej takich książek nie czytam i średnio mnie pociągają, ale stwierdziłem, że coś warto by znać. No a to są chyba takie dwa największe klasyki, więc tutaj też prośba do was, jakie są wasze osobiste preferencje w tym zestawieniu, po którą serię według was sięgnąć lepiej? Szczególnie że teraz wydaje Wesper w tej swojej nowej serii i one są ślicznie wydane, łatwo dostępne, także dawajcie znać, a ja się w jedną z tych serii zaopatrzę. Oprócz tego epoka obłędu Joe'a Abercrombiego to jest druga trylogia w, w pierwszym prawie. Pierwsze prawo, jako, jako ta pierwotna trylogia, tak bardzo mi się spodobało, że tutaj nie ma wątpliwości, że sięgnę po, po wszystko, co Abercrombie wydał, bo jestem nim zachwycony. Oprócz tego. Trylogia zdrajcy Trudy Canavan, bo ja za młodu, znaczy no za młodu, jakieś 10 lat temu, czyli jak byłem powiedzmy w gimnazjum, czytałem trylogię Czarnego Maga i ona w ten czas bardzo mi się podobała. I wiem, że trylogia zdrajcy jest chyba. Bezpośrednią kontynuacją, tam w pewnym momencie, właśnie w trylogii Czarnego Maga, się wykształca taki wątek poboczny, i on nie jest zakończony, on jest otwarty, i, i chyba właśnie cała ta trylogia odnosi się do tego wątku i go znacznie rozbudowuje. Więc myślę, że to jest fajna rzecz, żeby tak sobie wrócić. Może przy okazji odświeżę właśnie tą, tą pierwszą trylogię, zobaczę, czy spodoba mi się. Będąc dorosłym czytelnikiem, równie bardzo jak, jak w tych latach nastoletnich. No i, no i sięgnę właśnie po tą drugą trylogię, żeby tak sobie tę historię w głowie zamknąć. Kolejną pozycją na liście jest Droga samotnego psa, Arkadego Saulskiego. Ja nie jestem wielkim fanem fabuł osadzonych gdzieś tam w scenerii takiej japońskiej, dalekowschodniej. Natomiast od kiedy usłyszałem, że pan Saulski ma przejąć, kontynuować i zakończyć um, księgę całości um, świętej pamięci Feliksa Kresa, no to stwierdziłem, że warto by taką próbkę dostać. Um, czego możemy się spodziewać i czy to faktycznie um, ma sens, żeby on tę serię kończył, jak mu to może wyjść? Um, więc stwierdziłem, że że może warto sięgnąć właśnie po, po tę drogę samotnego psa. Może też się przekonam do tego typu serii. Staram się mieć otwartą głowę, bo no, chociażby miasto Jadeitu, czy saga o Zielonych Kościach, ogólnie mnie zachwyciła, mimo że fanem urban fantasy nie jestem, więc, więc możliwe, że tutaj będzie. Podobnie. Zresztą warto wspierać polskich autorów, także także chętnie sobie te książki zakupię. Następnie na mojej liście znajduje się pan Peter Brett, jego cykl demoniczny oraz cykl zmroku, bo tak się złożyło, że Um, cykl zmroku był dostępny chyba na tej świątecznej wyprzedaży w świecie książki za jakieś tam dwie dyszki. A Okład okładkowa cena to jest 70 zł, więc no, żal było nie skorzystać, ale się okazało, że to jest właśnie um, pierwszy tom drugiego cyklu, trochę kontynuacji i zacząłem to czytać, ale no miałem takie poczucie, że, że chyba jednak wolałbym rozpocząć od tego cyklu demonicznego, bo, bo tu mamy no pewnie spoilery do tego, co się działo wcześniej, więc stwierdziłem, że będę sobie to czytał jednak po kolei, także te dwa cykle również trafiają na moją listę. Analogiczna sytuacja jest z Adamem Przechrztą i jego seriami Materia Prima i Materia sekunda, bo również na tym, właśnie w tym kalendarzu adwentowym świata książki była ta książka, czyli pierwszy tom, ale cyklu drugiego, w związku z tym, zanim go rozpocznę, no to sięgnę po, po, po tą pierwszą trylogię, czyli Materia Prima i ja jestem bardzo zaintrygowany tymi szczególnie okładkami, bo one mi się wydają takie bardzo w moich klimatach, trochę takie steampunkowe momentami. E, może tutaj przestrzeliłem bardzo mocno, bo, bo szczerze mówiąc nie wiem o czym są te książki. E, niemniej Chciałbym się z nimi zapoznać i, i jeśli materia Prima mi się bardzo spodoba, no to rozpocznę również materię sekundy, jeśli nie, no to sobie po prostu ten e, drugi cykl odpuszczę i pewnie tą książkę sprzedam. No i na zakończenie tego filmu cykl o magach prochowych e, Briana McLellana, e, również kupiony w tym adwentowym kalendarzu świata książki, e, ale tutaj jest to pierwszy tom. Serii pierwszej, także bardzo się cieszę, no i, i będzie czytane. Trylogia się nazywa Obietnica krwi, także liczę, że to będzie coś ciekawego, szczególnie, że miałem okazję czytać właśnie pierwszy tom trylogii Magów Szkła. I on mnie zachwycił. To znaczy, to jest bardzo dobry początek serii, może tak. Książka sama w sobie jest czwórkowa, natomiast ma, ma duży potencjał do tego, żeby się fajnie rozwinąć, więc stwierdziłem, że sięgnę po jego wcześniejsze dzieła, i, i no, mam nadzieję, że spodobają mi się równie mocno. To by było na tyle. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że przynajmniej część z tych książek będzie dla was stanowiła inspirację. Może o których z nich nie słyszeliście, a, a są naprawdę dobre, e, dzielcie się swoimi przemyśleniami, które z nich warto zacząć szybciej, bo no mówię, jest tutaj 30 serii, pewnie kilkadziesiąt książek, jeśli podliczyć te serie w całości, w związku z czym, e, no. Powiedzcie, na co nie marnować czasu, jeśli coś jest gorsze, co sobie odłożyć na później, a, co, a po co koniecznie sięgnąć właśnie w pierwszej kolejności. Liczę na Wasze polecajki. Jeśli nie ma tutaj jakiejś serii ani w tym filmie, ani w tym poprzednim, z seriami, które rozpocząłem, a uważacie, że warto znać i jest to seria właśnie fantastyczna, fantasy, sci-fi czy horrorowa, to koniecznie mi ją w komentarzach. Polećcie. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie już niedługo. Na razie, cześć.